Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Co masz czynić, czyń prędzej, mówi Jezus. A my wiemy, że pośpiech jest niezdrowy. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. I znamy jeszcze kilka innych powiedzeń. Dziś Jezus sam do tego zachęca Judasza. Nie mówi pozostałym, że to Judasz zdradzi, ale że jeden z was. To może wywoływać niepokój, bo sami siebie często nie jesteśmy pewni. Sami możemy nie przewidzieć swojej reakcji w kluczowym momencie. Jezus przyspiesza Judasza, bo jego czyn zaprowadzi Jezusa na Golgotę. To dopiero jest szaleństwo. Każdy człowiek chciałby uniknąć cierpienia i śmierci jak najdłużej. Każdy oddala myśl, że coś złego może nas spotkać jak najdalej od siebie. Lecz nie Jezus. To tylko miłość tak potrafi. Jest to miłość prawdziwa, oddana, ofiarna. Zupełnie inna niż miłość własna, o której wspomniał święty Augustyn, nazywając ją grzechem. Nazwał ją jako miłość siebie posuniętą aż do pogardy Bogiem. Taka miłość grzeszna, egoistyczna jest owocem arogancji, która sprawia, że chcemy uwolnić się od Boga i żyć tylko dla siebie. Jakbyśmy nie potrzebowali niczego więcej niż tylko tego, by być panami swojego własnego życia. Widzimy dziś, że grzech nie jest ostatnim słowem. Jezus nieustannie zwraca się w przykładzie Judasza do każdego grzesznika. Niestrudzenie chce doprowadzić go do nawrócenia. Działanie Pana jest działaniem, które zaprasza do refleksji i przypomnienia sobie tego, co przeżyliśmy i co otrzymaliśmy. Judasz nie został z niczego wykluczony, choć Jezus znał jego zamiary. Nie zabronił mu przyjść na wieczerzę. Podał mu kawałek chleba. Niestety we wnętrzu Judasza coś stwardniało, zmąciło jego umysł. Już nie rozumiał sam siebie, co robi. Dojdzie do tego dużo później, kiedy już nie będzie odwrotu. U progu męki pańskiej jesteśmy zaproszeni do zastanowienia się nad wielkością miłości Chrystusa do nas. Pośpiech, o którym dziś mowa, jest też niejako przynagleniem nas do działania, by wyjść z grzechu, a zakosztować łaski. Męka pańska niesie ze sobą najwyższą mądrość, do której należy zbliżyć się z pragnieniem poznania, czym jest miłość i otrzymania siły, by móc kochać w ten sposób, w jaki czynił to Chrystus. Święty Ignacy z Antiochii tak wyraził swoje pragnienie. Dla mnie lepiej jest umrzeć w Jezusie Chrystusie, niż być królem krańców ziemi. Chcę tego, który za nas umarł. Chcę tego, który zmartwychwstał dla nas. Pozwólcie mi być naśladowcą męki mojego Boga. Na takie wyznanie stać niewielu ludzi. Kiedy dokonujemy innego wyboru, sprawiamy, że Jezus tak samo jak w noc zdrady doznaje głębokiego wzruszenia. Tam, gdzie nie ma z nami Chrystusa, jest noc. Odrzucając Chrystusa, ludzie podejmują decyzję o wyjściu z wieczernika. Wychodząc w noc, nie widzą drogi, idą po omacku, docierają do miejsc, w których nie chcieliby się znaleźć. I w tym całym ludzkim szaleństwie, w tych decyzjach i wyborach, które prowadzą do złego, Jezus mówi: Syn Boży zostanie otoczony chwałą. Nie brzmi to dla nas logicznie. Jak ze zdrady i śmierci może wypłynąć chwała? A jednak tak się dzieje. Co dla ludzi jest nielogiczne, jest logiczne dla Boga. Tym właśnie jest wiara, że ona zaczyna się wtedy, gdy nic już nie potrafimy wytłumaczyć, a jedynie przyjmujemy ją w sercu. Wielki Tydzień jest szansą, by dostrzec, że Chrystus na krzyżu wyciąga swoje ręce do wszystkich. Każdy nawrócony łotr ma swoje miejsce w niebie. Dlatego nie ma co zwlekać, ale trzeba to uczynić z pośpiechem. Miłość nie lubi czekać. Z Panem Bogiem.